być po prostu człowiekiem na ziemi, pięknie jest być kobietą, pięknie jest być mamą, pięknie jest być businesswoman, spełniać się w życiu prywatnym, spełniać się w życiu zawodowym. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, żeby odczarować trochę mit medycyny estetycznej, mówiący o tym, że ona bardzo ingeruje w rysy twarzy i w ogóle zmienia kobiety. My nie chcemy zmieniać kobiet, my chcemy, żeby po prostu poczuły się lepiej. Pomysł na założenie fundacji powstał podczas dyskusji z moim bratem. Ja jestem naukowcem, jestem inżynierem również. Celem jest przede wszystkim wsparcie kobiet, pokazanie, że nie jesteśmy same ze wszystkimi sprawami, które są wokół nas. Chciałabym edukować kobiety, wspierać je w tym procesie znajdowania siebie w tym wszystkim i nie zapominania o tym, że jesteśmy my i nasze piękno i też nasz wewnętrzny rozwój i spokój, który temu towarzyszy. To był wspólny pomysł, to wspólny projekt. Fundacja odpowiada za to, aby edukować kobiety pod względem medycyny estetycznej. I przez fundację chcemy pomagać kobietom, aby wzmacniać je w swoim wizerunku i swoim takim lepszym samopoczuciu. Pięknie jest być, to oznacza, żebyśmy były piękne i wewnętrznie, i zewnętrznie. Czyli najpierw, żebyśmy poukładały sobie w głowie wszystko, a dopiero potem taką wisienką na torcie niech będzie zadbanie o nasz wygląd zewnętrzny. Pięknie jest być kobietą. Kobietą, która spełnia swoje marzenia, jest szczęśliwa, jest przepełniona miłością i czuje się dobrze sama ze sobą, ze swoim wnętrzem i z tym, co robi w życiu. Pięknie jest być, to dla mnie oznacza przede wszystkim pięknie jest pięknie żyć, czyli korzystać z życia, czyli rozwijać się, czyli cieszyć się swoim otoczeniem, cieszyć się swoimi pasjami. To jest dla mnie piękno prawdziwe. Pięknie jest być, to bycie sobą, czyli pokazywanie swojej indywidualności, swojej osobowości. Tu nawet nie chodzi o wygląd zewnętrzny. Medycyna estetyczna to nie wypełniacze, to nie botoks, to nie zmiana wyglądu, tylko to jest przede wszystkim zadbanie o swoją skórę, zadbanie o swoje piękno i zadbanie o swoją indywidualność. Pięknie jest być znaczy dla mnie nie tylko pięknie wyglądać z zewnątrz, ale pięknie wyglądać od wewnątrz, czuć świat całą sobą, cieszyć się otaczającym światem i żyć fajnie w dobrych relacjach z ludźmi, których lubię.